kosza Redeco. www.redeco.pl. Środa pierwszym dniem tygodnia. Tak to wyglądało nie tylko dla wielu pracowników, też dla piłkarzy Spartana. Zawodnicy mieli wolną sobotę, niedzielę, poniedziałek i wtorek. Większość przez ten czas rzeczywiście zdołała wypocząć. Dla tych, którzy narzekali na lekkie urazy, był to zbawienny czas. Kilku udało się powrócić do pełnej sprawności i dzięki temu na finiszu obecnego tygodnia mogą prezentować pełnię swoich możliwości. W środę odbyła się walka o punkty na szczeblu pierwszej ligi. Piłkarze Millennium przegrali ze Śląsk-Netem 1-2. Pierwsza połowa należała do późniejszych zwycięzców, którzy objęli prowadzenie. W drugiej części oba zespoły zanotowały po jednym trafieniu. Śląsk-Net więc zainkasował 3 punkty. Drugi mecz dnia dostarczył także sporych emocji. FC Oranje pokonało AC Pajace 3-2. W pierwszej odsłonie pomarańczowi prezentowali większą dojrzałość. Na efekty takiej gry nie trzeba było długo czekać. Po inauguracyjnej odsłonie prowadzili 2-0. Rywale jednak nie zamierzali się poddać. To oni w drugiej połowie byli skuteczniejsi. Zdobyli 2 gole, tracąc 1. Na doprowadzenie do remisu zabrakło im czasu. 3 oczka więc dla Oranie. Środowy wieczór zakończyło starcie Pucharu Ligi. Śródmieście pokonało AC Polankę 2-1. Końcowy rezultat został ustalony już w pierwszej połowie. W drugiej i jedni i drudzy starali się przede wszystkim nie stracić bramki. To się udało. Awansować jednak mogła tylko jedna drużyna. Sukces Śródmieściu dał 1 gol więcej zdobyty przed przerwą. Dziś 3 spotkania. Wszystko tym razem rozpocznie się od Pucharu Ligi. O 17.50 M Power Wiko podejmie FC Albatros. Później 2 starcia pierwszej ligi. Ponownie wystąpi FC Oranje, który zmierzy się z Millennium, które także mocno ostatnio pracuje. Wreszcie na koniec Politechnika spotka się ze Złodziejówką. Jutro również 3 spotkania. Piątek piłkarsko rozpocznie się o 19.30 od rywalizacji Alpina Flor i Mercaderi. Po rywalizacji o punkty w Ekstraklasie zagrają pierwszoligowcy. Men in Black spotka się z Hard Ballsa, AC Pajace z Breslauerem. Nowe Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl